Zmiana to słowo, które było powtarzane w niemal każdej dyskusji podczas 10. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Wydarzenie, które na stałe wpisało się już w biznesową rzeczywistość tej części Europy, w 2008 roku startowało w chwili najpoważniejszego od lat kryzysu ekonomicznego. Jubileuszowa edycja była okazją do dyskusji na temat przyszłości europejskiej gospodarki w niestabilnym świecie w czasach pełnych nowych wyzwań. We can expect next crisis. We don't know when and we don't know how. Financial crisis can happen in the future. Closer cooperation, deeper integration, more Europe than less Europe is needed if we want to deal with the challenges of today and tomorrow. Aby przyczyniała się do rozwoju, żeby rosła w siłę i żeby jej znaczenie w świecie rosło. By była przykładem, modelem dla reszty świata. Żeby tak było, trzeba utrzymać tą bazę, czyli konkurencyjność. A tej, jak deklarował polski minister spraw zagranicznych, nasze firmy się nie boją. Nie może się odbyć modyfikacja gospodarki, naprawa potknięć gospodarczych bez otwartej, uczciwej rozmowy pomiędzy wami, przedsiębiorcami, a światem polityki. Biznes nad Wisłą ma własne problemy. Dzisiaj tym elementem, którego nie było 5 lat temu, to jest brak takiej realnej siły wykonawczej. My szacujemy, że w branży budowlanej w Polsce to jest prawie 100 tysięcy pracowników. I tutaj też rozpoczęliśmy rozmowy z Ministerstwem Infrastruktury i z Ministerstwem Pracy, co zrobić, żeby ułatwić zatrudnianie obcokrajowców. Wszyscy mamy presję płacową, wszyscy mamy mniejszą dostępność pracowników. Myślę, że rozsądne inwestycje, automatyzacja jest też pewnym remedium na coś, co pewnie nie skończy się w najbliższym czasie. Ta presja będzie tylko wzrastała. Bardzo ważne jest, aby po prostu zmienić swój sposób myślenia, aby podejść do tych nowoczesnych technologii z otwartą głową, aby pamiętać o tym, że to człowiek wytwarza te nowoczesne technologie i one są dla człowieka. O tym, jak rządzący chcą pomóc w przygotowywaniu przyszłych kadr, mówili między innymi ministrowie nauki i szkolnictwa wyższego oraz minister edukacji. Padły też deklaracje ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Innowacje Made in Poland są oczkiem w głowie obecnej administracji. Musimy zdefiniować te obszary, w których już mamy pewne przewagi konkurencyjne i w których istnieje przemysł, który gotowy jest daną technologię podnieść. W debatach kongresu brali udział szefowie resortów gospodarczych polskiego rządu. Rozmawiano m.in. o przyszłości rodzimej energetyki. Od każdego, kto chce budować energetykę odnawialną, należałoby wymagać, żeby przynajmniej w 50% wyręczał państwo w budowie energetyki konwencjonalnej, albo o takim samym potencjale, albo też o podobnym. O tym, jakie narzędzia mogą wesprzeć działania na rzecz środowiska, mówił w Katowicach unijny komisarz do spraw klimatu. Komisja Europejska zamierza mocno włączyć się w dyskusję podczas szczytu klimatycznego ONZ w Katowicach. We will not be able to see this area Katowice, but we will be able to see all the corners of the meeting room. I will lose a few kilograms running and going from here and there, trying to build consensus and support the efforts of the Polish presidency. Podczas kongresu odbyły się fora współpracy gospodarczej z udziałem przedstawicieli państw Azji i Afryki. Unia Europejska to dla nich inwestor, ale także źródło technologii i wiedzy. I think Africa would get a better deal if that knowledge is used at home, so that we can process and add the value of all our own raw materials that we produce in Africa and turn them, process them in Africa, and then we export them out to the rest of the world. Rozmawiano również o trudnych sytuacjach, w których znalazła się Unia. Chiny to dla Europy i szansa, i problem. It's an immensely important partner, of course, economically, but it is also a very complicated partner. But because of all the issues that were there, and we do not have access to their market on the same premises that they have access to us. European Union is an open market, it should be, it has served us well, but we cannot invest on the same terms in China, and that is a problem. Chińskie wsparcie przydać by się mogło choćby w obszarze elektromobilności. Drugiego dnia kongresu Tauron i ING rozpoczęły współpracę w tym zakresie. Każdy
nowy sektor, czy nowa dziedzina, no wymaga pewnego okresu inkubacji, tak? Czyli muszą znaleźć się siły, które będą wspierały jej rozwój. W przeciwnym wypadku ekonomicznie rzadko który dość masowy czy wymagający dużej infrastruktury pomysł się nie sprawdzi. O kompleksowym wsparciu dla infrastruktury i nowoczesnego transportu publicznego rozmawiali ze sobą samorządowcy i operatorzy. Temat rozwoju miast, w tym nowo powstałej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, był wyraźnie obecny w kongresowej agendzie. Grupa PTWP, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, stawia na nowe trendy stanowiące o perspektywach gospodarki. W tym roku jednym z nich był e-sport. Przedstawiciele tego niezwykle ekspansywnego segmentu szukali w Katowicach partnerów w biznesie. Jest to olbrzymia część widowni, którą biznes powinien na to coraz większą uwagę zwracać. Jest to o tyle interesująca dla biznesa grupa docelowa, ponieważ ona jest bardzo dobrze, bo to są widzowie między 18 a 35 rokiem życia, więc to jest ten wymarzony target dla marketerów. Z roku na rok to właśnie młodzi w Katowicach zdobywają coraz więcej kongresowej przestrzeni. Jesteście młodymi ludźmi, młodym biznesem z otwartymi umysłami. Dzisiaj to wy będziecie zmieniali ten świat, to wy będziecie wprowadzali nowe technologie do codziennego użytku. Europe and all its countries needs to work together and now. Part of this is about being at the forefront of progress and staying there. Another part is about the need to invest politically and financially for the future. Gościem European Startup Days, wydarzenia łączącego rozwijający się biznes z tym bardziej doświadczonym, był premier Mateusz Morawiecki. Polska za 10 lat autentycznie będzie krajem high-tech. Będziemy krajem, który będzie zdumiewał inne państwa i wiele firm na świecie swoją nowoczesnością, swoją innowacyjnością, ale to może się stać tylko i wyłącznie dzięki wam i dobrej współpracy pomiędzy wami a całym środowiskiem gospodarczym. Unikalna, bardziej otwarta formuła tegorocznej edycji wydarzenia startupowego umożliwiała lepszą wymianę doświadczeń i zdobywania kontaktów. 4 lata temu, kiedy założyliśmy naszą firmę, wiadomo, byliśmy typowym startupem, 5 studentów, 2 założycieli. Udało się przekonać pana Michała Sołowowa, drugiego najbogatszego Polaka, żeby zainwestował w naszą firmę. W chwili obecnej mamy już ponad 80 osób, siedzibę w Gliwicach, eksportujemy na 3 kontynenty i do 80 krajów na całym świecie. Najlepsze startupy wyróżniono podczas gali konkursu Startup Challenge w Spodku. Podczas 3 dni trwania Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Międzynarodowe Centrum Kongresowe oraz Spodek odwiedziło 11,5 tysiąca gości. W wydarzeniu poświęconym startupom wzięło udział 2,5 tysiąca osób. To pokazuje, że jaka jest siła takich spotkań i to pokazuje, że dla przedsiębiorców jest tutaj ten czas dobrze spędzony, dobrze zainwestowany.